Nowe choróbsko już w całej Europie. Cookies atakuje PSL. Inwestorzy w strachu. I na koniec naukowa ciekawostka dnia. Ja się nazywam Maciej Podstawka, a jak wy się nazywacie? W sumie ja się tak co chwilę przedstawiam, a jakoś waszych imion nie znam, tylko te niki. No już przedstawiać mi się w komentarzach, proszę. Zapoznajmy się lepiej. I lecimy z pierwszym tematem. A top government advisor warns that tougher restrictions will be needed in more parts of England. Mleko się już rozlało. Mutacja Maurycego pojawiła się w Wielkiej Brytanii w połowie listopada. Mieliśmy wiele zakażeń w Londynie. Boris Johnson nagłośnił sprawę w niedzielę. Zrobiła się z tego mała aferka. Wirus najprawdopodobniej rozproszył się już po całej Europie, powiedział w debacie dnia wirusolog profesor Tomasz Wąsik. Ogłoszenie zamknięcia lotnisk i portów spowodowało olbrzymie korki na lotniskach. Ludzie się gromadzili, podniesiona adrenalina, hiperwentylacja. To raj dla Maurycego, ocenił profesor Wąsik. Boimy się świąt Bożego Narodzenia, bo wiemy, że to jest ten okres, kiedy wielu spragnionych kontaktu chce się spotykać, przytulić, porozmawiać. Nie widzę w praktyce, żeby te zalecenia miały miejsce. Przecież nie będziemy wszyscy rozmawiali przy otwartych oknach czy przeciągu, przyznał Tomasz Kuranda. Najlepszą radą jest spędzić całe święta tylko w najwęższym gronie, zalecił doktor, a tymczasem święta świętami, ale zbliża się dopiero Sylwester. Sir Patrick Vallance said further measures may be required to counter a likely increase in cases as a result of Christmas mixing. Mr. Vallance said the more infectious form of the virus. Ale nie myślcie, że to tylko jakiś tam jeden ekspert uznał, że mutacja jest już w całej Europie. Nawet Niemcy zaczęli już panikować, że u nich również nowa odmiana opanowała kraj. Ale co najdziwniejsze, u nas jest jakoś wyjątkowo spokojnie, mimo że sytuacja jest dużo gorsza. A może znowu jesteśmy zieloną wyspą? Tylko tym razem nasza mapa musiałaby zostać ograniczona do rozmiarów Monako. Gdzieś na budowie CPK czy tej słynnej elektrowni atomowej. A może nowej odmiany u nas nie ma, bo zwyczajnie Polska to nie Europa. Nowa mutacja jest w całej Europie, a pewnie nawet na całym świecie, ale już od września, bo wtedy właśnie ta odmiana powstała. Dziwnym jest to, dlaczego ludzie zaczęli tak nagle panikować, skoro już tyle miesięcy kuzyn Maurycego jest naszym współlokatorem. I jeszcze jedno. Wszyscy panikują ze względu na syna, brata, matki Maurycego, a nikt nie zwrócił uwagi na to, że od dawna żyjemy z dużo gorszą zarazą. Z politykami. Drodzy Państwo, we własnej osobie Paweł Kukiz. To, co pan nam sprezentował ostatnim razem w 2017 roku i do tej pory trzyma. Trzyma od kiedy wszystko, tu się wszystko zaczęło, więc... Nie przyszedłem do Sejmu po to, żeby szukać kolegów i wchodzić w fankluby jednej czy drugiej partii, zadeklarował Paweł Kukiz, który we wtorkowy poranek pojawił się na antenie RMF FM. Poseł przy okazji nie szczędził gorzkich słów pod adresem byłych już koalicjantów z PSL. Rozpad Koalicji Polskiej stał się faktem. Po sejmowym głosowaniu nad uchwałą wyrażającą wsparcie dla rządu w negocjacjach w sprawie unijnego budżetu. Po tym jak pięciu posłów, w tym Paweł Kukiz, zagłosowali za, Rada Naczelna PSL podjęła decyzję o zakończeniu współpracy. Ot, demokracja. W połowie grudnia koalicja zmieniła logo, którym teraz jest kot kreskowy utrzymany w kolorystyce polskiej biało-czerwonej flagi, mający symbolizować patriotyzm gospodarczy. To właśnie do tego znaku graficznego nawiązał Kukiz, który 22 grudnia pojawił się w RMF FM. PSL nowym logo pokazuje, że są kodem kreskowym do kupienia przez każdego, ocenił. Dopytywany o możliwe porozumienie pomiędzy ludowcami a PiS-em, gość Roberta Mazurka stwierdził, że jest możliwy alians PSL-u z każdym. A co z Kukiz 15? Czy były muzyk rozważa połączenie sił z opozycją? Jeżeli opozycja stanie się programem zmiany ustroju Polski, zmiany ordynacji wyborczej, zmiany pozycji obywatela, to ja stanę z każdym, zadeklarował. Kukiz zaznaczył również, że nie startował w wyborach parlamentarnych po to, by szukać kolegów w Sejmie, czy wchodzić w fankluby jednej czy drugiej dużej partii. Jego motywacją jest zmiana ustroju, gdzie ludzie nie biegają po ulicy,
ulicach i nic z tego nie wynika, tylko ludzie idą do urn referendalnych i wywalają fatalną ustawę w powietrze. Jest zmiana państwa partyjnego, państwa partyjnego, w jakim obecnie żyjemy, na państwo obywatelskie, po prostu. Ten cookies to dalej gra nietkniętego polityką obywatela, który własnymi rękoma chce zaprowadzić w tym zdemoralizowanym państwie jakikolwiek porządek. No i tu również, no jak zwykle, cel szczytny, słowa piękne, tylko niestety wykonanie chujowe. Wiecie, jak to jest, jak to się nazywa to, co on stosuje od wyborów w 2015? Zgadza się, moi drodzy, populizm. A teraz takie szybkie przypomnienie z języka polskiego. Populizm z łacińskiego populis, czyli lud, zjawisko polityczne polegające na odwoływaniu się w swoich postulatach i retoryce do idei i woli ludu, często stawianego w kontrze do elit. W każdym razie facet jest na tyle popularny, że i tak raczej zawsze dostanie się do tego Sejmu. Ale tak to jest z tymi jednostkami. W 2015 był Kukiz, teraz jest Hołownia, który brzmi całkiem obiecująco, no ale niestety najpewniej skończy się tak samo jak ten Kukiz, niezdolny do niczego. Chociaż przyznać trzeba Kukizowi, że no pomysły rzeczywiście ma całkiem niezłe, zdecydowanie bardziej proobywatelskie niż te naszego rządu. Niestety Kukiz nie jest zdolny do wprowadzenia tych pomysłów, ale miejmy nadzieję, że kiedyś znajdzie się jakiś utalentowany polityk, który rzeczywiście te referenda wprowadzi. Wracamy jednak do Maurycego, a właściwie do strachu przed nim, ale strachu gospodarczego tym razem. In the 1600s, the Dutch East India Company employed hundreds of ships to trade gold, porcelain, spices, and silks around the globe. Na rynkach panuje spory niepokój po tym, jak w Wielkiej Brytanii wykryto nową odmianę Maurycego. Główny indeks na warszawskiej giełdzie zakończył sesję ponad 3% spadkiem. Czerwony kolor widać także na parkietach w Europie Zachodniej. Indeks WIG20, skupiający największe spółki na warszawskiej giełdzie, spadł na zamknięciu poniedziałkowej sesji o 3,2%. Z kolei indeks szerokiego rynku WIG zniżkował o 2,6%. Rynek przestraszył się informacji o nowej mutacji Maurycego wykrytej w Wielkiej Brytanii, a rozniesionej na całą Europę, co podbiło obawy przed nową falą lockdownów, zauważa Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ. Pojawiły się jednak doniesienia, iż wypracowane antidotum będzie efektywne. Dodatkowo EMA, czyli Europejska Agencja Leków, wydała zgodę na dopuszczenie antidotum Pfizera do użycia na terenie Unii Europejskiej. Wyraźne spadki na rynkach pozostają jednak faktem, co podbija ryzyko pogorszenia nastrojów przed końcem roku, ocenia analityk DM BOŚ. Wśród największych spółek na warszawskiej giełdzie w poniedziałek nad kreską utrzymywało się jedynie LPP, rosnąc o 0,9%. Największy spadek zaś zanotował CD Projekt, którego kurs zniżkował na zamknięciu o 5,7%. Gorsze nastroje widać było w poniedziałek nie tylko nad Wisłą. Na informacje o nowym szczepie Maurycego zareagowali też inwestorzy na parkietach w Europie Zachodniej. Niemiecki indeks DAX tracił późnym popołudniem blisko 3%, a brytyjski FTSE 100 oraz francuski CAC 40 zniżkowały o około 2%. Nowy szczep Maurycego budzi obawy przede wszystkim dlatego, że ma się rozprzestrzeniać znacznie szybciej, o 70%, od szczepów, z którymi mieliśmy dotychczas do czynienia. W związku z tym wiele państw wydało zakaz podróżowania do Wielkiej Brytanii. First, the company will advertise itself to big investors. If they think the company is a good idea, they get the first crack at investing and then sponsor the company's initial public offering. Antidotum słabo szło, więc trzeba ludzi trochę postraszyć. Przecież tak jak mówiłem, nowy szczep jest już z nami od września i jakoś do tej pory nic takiego się nie przydarzyło, nic się szczególnego nie zmieniło i nagle jest powszechna panika. Dziwne to wszystko. CD Projektu tak naprawdę najbardziej szkoda w tym wszystkim, chociaż oni tak naprawdę nie są poszkodowani przez Maurycego, a cierpią przez swoje działania. Ale i tak szkoda, bo Cyberpunk mimo wszystko to całkiem zajebista gra. Podstawka dalej zadowolony, już przeszedł 32 godziny gry, także nie dziwcie się, że musiałam go ostatnio zastąpić w głównym wydaniu BNB. W każdym razie nie jest ciekawiej, nie zapowiada się nic, żeby ciekawiej było. Wchodzimy w ostry lockdown, pracy nie będzie, firmy upadają i w ogóle dupa. A może by tak rzucić wszystko i się zahibernować? Yeah.
żeby w przyszłości wraz z postępem medycyny zostać odmrożonym, a następnie wyleczonym z wcześniej nieuleczalnej choroby. Pierwsi ludzie mogli hibernować, aby przetrwać surowe zimy, jak robią to obecnie niektóre zwierzęta, twierdzą naukowcy, którzy badali stanowisko archeologiczne w Hiszpanii. Jak przyznają, są świadomi, że hipoteza ta dla wielu może brzmieć jak science fiction. O sprawie donosi The Independent. Jak podaje brytyjski The Independent, naukowcy doszli do tego wniosku po zbadaniu skamieniałych ludzkich szczątków w hiszpańskiej jaskini kości Cima de los Huegos w górach Sierra de Atapuerca na północy kraju. Naukowcy, korzystając z mikroskopów i tomografii komputerowej, odkryli, że kości liczące około 430 tysięcy lat miały zmiany chorobowe i inne uszkodzenia podobne do tych obserwowanych u zwierząt, które hibernują. Jak podaje za badaczami The Independent, poprzez spowolnienie metabolizmu ludzie pierwotni mogli spać nawet miesiącami, by przetrwać srogie zimy, w czasie których zapasy żywności były bardzo ograniczone. Badacze Juan Luis Arzuaga, który kieruje Fundacją Atapuerca i Bart Sioka z Uniwersytetu Demokryta w Tracji przyznają, że ich pogląd, iż człowiek jest zdolny do hibernacji, może brzmieć jak science fiction. W artykule opublikowanym w grudniowym numerze czasopisma naukowcy wskazują jednak, że niektóre ssaki naczelne jak galagowate, lemurowate czy lorisowate hibernują, a to sugeruje, że podstawy genetyczne i fizjologia takiego hipometabolizmu mogą zostać zachowane u wielu ssaków, w tym u ludzi. Urazy szczątek pierwszych ludzi z jaskini Cima de los Huesos były podobne do urazów kości hibernujących ssaków, w tym niedźwiedzi jaskiniowych. Strategią hibernacji byłaby jedynym rozwiązaniem pozwalającym im przetrwać miesiące w jaskini z powodu mroźnych warunków, stwierdzili autorzy badań. W Atapuerca znajduje się stanowisko archeologiczne zawierające najstarsze szczątki przodków człowieka znalezione w Europie, pochodzące nawet sprzed 780 tysięcy do miliona lat. W 2000 roku zostało ono wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niewielka liczba ośrodków zajmujących się takim zabiegiem uwarunkowana jest głównie restrykcyjnym prawem poszczególnych państw. No i faktycznie brzmi to dość nieprawdopodobnie, ale kto ich tam wie, co robili tyle lat temu. Właściwie to nawet teraz znam paru takich, którzy mam wrażenie dalej hibernują. Przed telewizorem z piwkiem i żyją z zasiłków. Więc może jednak coś w tym jest. Właściwie to piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich ciekawostek naukowych, żeby przy okazji przeglądu wiadomości jeszcze się czegoś ciekawego naukowego dowiedzieć, czy raczej końcowa ciekawostka też, żeby była z tematów takich newsowych. Dajcie znać, jak wolicie, a teraz lecimy do drętwego suchara. W restauracji posila się rodzina obiadkiem promocyjnym lunchowym. No i zostało tam trochę resztek, no to głowa rodziny wzywa kelnera. Przepraszam, czy mógłby pan nam zapakować, te resztki będą dla pieska? Hurra, będziemy mieć pieska, krzyczą dzieci. Tego suchara podesłał nam Waldemar Fidrych, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego pieska. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą bardzo serdecznie cię zapraszam. A tymczasem pamiętajcie, że nowe filmy wchodzą regularnie na kanał o godzinie 6.30, 18.00, no i o 21.00 również często się pojawiają. Trzymajcie się cieplutko, wciskajcie suba i dzwoneczek, no i heja! Hej!